Dzisiaj będziemy oglądać, zdaje się, coś po wybuchu wypału albo bomby z czasów II wojny. Chciałam wam pokazać przekrój przez ściółkę leśną. To nie są żadne wydmy, bo tutaj wydm nigdy oficjalnie nie było. Widzimy tutaj sosnę. Taka typowa sosna, posadzona tuż przed wojną lub po wojnie, młodziutka, na drewno, która rośnie, moi mili, na piachu. No tak. Po lodowcowym piachu, oficjalnie. Wyobraźcie sobie, że przez 10 tysięcy lat ściółka leśna starczyła na 10 centymetrów. 10 tysięcy lat i 10 centymetrów ściółki. Zaczyna padać deszcz, schowamy się w lasu. Las wygląda jak to zwykle bywa. Las sosnowy, nasadzeniowy częściowo. Częściowo samosiejkowy, widzicie, już młode dęby sobie rosną. Dzięki zwierzątkom. Dzięki temu są... O tym jakiś grzybiarz chodzi. Piękny, piękny las. I czasem można w nim spotkać grzyby oraz takie dziury w ziemi po różnych bombach. No tu właśnie mamy grzybka. Niektórzy je zbierają, ja ich nie zbieram. Patrzę, co by jeszcze pokazać. Tu też mam ładnego grzybka, ten to już prawie na pewno jest niejadalny. A tam jeszcze w środku, zobaczcie. No w tym roku grzyby nam obrodziły. Trochę nie łapie mi ostrości. Tutaj mamy dziury przez zwierzątka wykopane. Absolutnie nie przez człowieka. Nie kopiemy w lesie, bo nie wolno. Ale widzimy ładny przekrój. Ktoś tam mi mówił, o co to jest 100 metrów piachu w Warszawie, ha, ha, ha. Ja proponuję się zainteresować tematem piachów polodowcowych, jak głęboko one sięgają na terenie Polski. Zdziwicie się, jak głęboko, a jeżeli chcecie jak najszybciej spojrzeć, jak głęboko te piachy sięgają, to wystarczy zajrzeć do Bełchatowa, popatrzeć na satelicie na dziurę w ziemi i zobaczyć, gdzie się dopiero robi ciemno, bo oni robią coś takiego, że kopią piach, kopią, 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 aż po iluś metrach robi się dopiero ciemna ziemia. Nie wiem, co to jest za ciemna ziemia, bo satelity nie widać dokładnie, ale to już nie jest piach. O, tutaj widzimy znowu piękny piaseczek polodowcowy. Tak, oficjalnie, taki lekko rudawy i on przez te 10 tysięcy lat się nie zamienił w piaskowiec, a gdzie indziej się zamienił w piaskowiec i ja szczerze powiedziawszy nie wiem dlaczego jeden się piach zamienił w piaskowiec, a inny jest cały czas taki jak, no prawie jak na plaży, a porasta dosyć, zobaczcie, no. No mam taki meszek porosty, nie znam się dokładnie na biologicznej nazwie takiej systemowej, ale proszę, zobaczcie, to rośnie praktycznie na skraju piachu. Nie potrzebuje zbyt dużo, bo on ma wodę w sobie, więc on tylko tak sobie się położy. Wystarczy centymetr. No tutaj też jest bardzo płytko, a podobno ta żywa ściółka przyrasta 10 cm na 100 lat. Tak gdzieś słyszałam, to przydałoby mi się potwierdzenie od kogoś mądrzejszego z dyplomem. Bo jeśli tak, to znaczy, skoro tutaj mamy 10 cm, to znaczy, że 100 lat temu był tutaj wyłącznie piach i trawa, co najwyżej pustynna.
Na terenie całego lasu, tutaj, gdzie okiem sięgnąć. Hektary. Co tu się stało 100 lat temu? Była wielka wojna. Były ataki chlorem. Może nie tylko chlorem. Może jakąś formą napalmu albo innym paskudstwem. Co wypaliło wszystko do zera. Ale z drugiej strony nie ma śladów ognia, nie ma śladów, widzicie? Nie ma śladów spalonego drewna. Ani żadnych takich. Nic, jest sam piasek. Dopiero na tym żywa gleba, zaledwie 10 cm. I młode drzewa, takie, które nie mają więcej niż kilkadziesiąt lat. No, sosny bardzo szybko rosną, to trzeba pamiętać. Dobrze. Co my tu mamy? Sosny są bardzo młode tu w okolicy. One mają, tak jak się patrzy w przekroju średnica, to nie mają nawet 30 cm. No może takie grubsze mają, ale większość ma 20 kilka. Więc one zostały posadzone po wojnie. To po drugiej wojnie. One nie mają 100 lat. Nie ma nawet co marzyć, żeby one miały 100 lat. I rośnie tu tylko mech. Mech na piachu. Nie będziemy rozkopywać, bo nie będziemy niszczyć naszej kochanej mamusi przyrody. No ale to jest kolejna dziwna rzecz, która mnie frapuje, bo zawsze mi się wydawało, że powinno być tak z pół metra chociaż. No, powinno być więcej tego, bo ja rozumiem, że jak są wydmy, no to wydmy rzeczywiście były, bo nasz krajobraz pustynniał i porosły dopiero niedawno, tak jak pustynia błędowska, która zarasta, prawda? No, ale my nie jesteśmy na pustyni błędowskiej. My jesteśmy w tak zwanej puszczy, która tu podobno rośnie od tysięcy lat, tylko że nie ma ani jednego w niej drzewa, które miałoby więcej niż 200. Znam takie miejsce, to będę musiała do niego kiedyś pojechać, które ma, gdzie tam rosną takie stare, stare dęby. Naprawdę bardzo stare, grube. Kilka ich tam jest. Dosłownie kilka. Jakimś cudem ich nie wycięli. Może się nie nadawały, może były spróchniałe. O, a tutaj mamy krater, który jest też po jakiejś bombie, ale już zarósł. Czyli on jest starszy, może to jest po pierwszej wojnie. A tamten był po drugiej, nie wiem. W każdym razie tamten nie zarósł, a ten... Znaczy ten nie zarósł, a tamten zarósł. Ale tu też mamy... O, jakieś zwierzątko kopało, pewnie lisek. Grzybek tutaj jest. I też mamy... Od razu piaseczek. Nie ma szans na pół metra ziemi. Wszędzie jest od razu piasek. I tak jest wszędzie tutaj. Gdzie nie pójdę, to się zaraz wyłania piach. I nam się mówi, że ten piach leży od tysięcy lat. I że drzewa też rosną od tysięcy lat. Ale potem mówią, że nie mogą rosnąć od tysięcy lat, bo potrzebowałyby więcej ziemi. Nie, to w ogóle nie ma sensu. Ja już się dawno poddałam. Nie da się połączyć geologii z historią. To się kupy nie trzyma. Jak było naprawdę, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle mamy szansę odkryć to, co się działo w przyszłości, bo ślady zatarto dość skutecznie. Właściwie można tylko spróbować nie wierzyć w to, co nam ściemniają. I jak, to znaczy, jakby nie przejmować się tym, co nam mówią. Nie przejmować się, robić swoje, nie kłócić się, dyskutować grzecznie, miło i będzie dobrze. Właśnie wypadałoby tu trochę posprzątać, bo trochę śmieci jest z XXI wieku. Potem odkopią i powiedzą, że to będzie puszka ze średniowiecza, jak zardzewieje, zobaczycie, za 100 lat. Ten huk tam w dali, nie wiem, czy go słyszycie, to jest cywilizacja, no niestety. To jest mniej więcej to, czym jest oddzielone miasto. I jak ludzie by chcieli uciekać z miasta, to trafią właśnie niestety na tę drogę, a droga jest ogrodzona. Więc może być nieciekawie. Na szczęście pod drogą są małe tunele. Nie wiem, czy zdążą je obsadzić. W każdym razie w wielu miastach są takie, jak to się mówi, obwodnice.
one są wygodne, bo dzięki temu tranzyt nie leci przez środek miasta, ale też niestety okazuje się, że gdyby ktoś chciał uciekać z miasta, to będzie miał barierę nie do przebycia. Znaczy, na pewno będzie trudno uciec. No, ale miejmy nadzieję, że nie będzie ucieczki, ponieważ nie odważą się odpalić resetu w momencie, kiedy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zawsze ktoś przeżyje, kto powie, że to ściema. Także nie wierzcie w ufoki, nie wierzcie w jakieś głupoty z telewizji, nie wierzcie w jakieś pożary, katedr i inne takie mniejsze lub większe renderingi. No niestety takie są już czasy, że renderingiem można odpalić wszystko, nawet twarz człowieka. Kto oglądał ostatnie Gwiezdne Wojny, ten widział martwych aktorów, którzy mówili zupełnie normalnie, prawda? No to wyobraźcie sobie, że ci martwi aktorzy są speakerami w telewizji, są aktorami w każdym serialu, który oglądacie w telewizji, są w filmikach w internecie na przykład. Wy patrzycie na twarz, a to jest rendering. To jest nałożona maska na innego aktora. Da się zrobić takie rzeczy. Da się zrobić. Jeżeli ktoś chce propagandy, to może nawet nałożyć twarz polityka. Wszystko się da. Wszystko się da, moi mili. Dlatego nie proście mnie o moją twarz, bo to naprawdę można podrobić. Nie ma sensu. Pooglądajmy sobie przyrodę, póki jeszcze ona istnieje, bo nie wiadomo, co się będzie działo za kilka lat. Cieszmy się spokojem, a co będzie, to ma być. Albo co ma być, to będzie. Znowu pokręciła. Z pozdrowieniami dla Waldemara, Rademanesa, Agi, Emilki, Gabriela i innych pozytywnych świrów. Jak widać, niebo dzisiaj piękne, chmurki, czasami coś nakapie, ale ja tu żadnych smug nie widzę, więc widzicie, wcale nie sypią. Ja się tego nie boję, to jest tylko takie straszenie. Nie ma co się przejmować.